punkt wieczornej rozmowy Telewizji Republika. Teraz czas na komentatorów. Katarzyna Głucka, witam bardzo serdecznie. Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski. Obaj panowie są tak dokładnie tak, jak miało być. Bardzo się cieszę. Szanowni państwo, szanowni panowie, Donald Tusk był pytany przez jednego z uczestników spotkania z nim o reparacje. Wystąpienie tego pana było niezwykle emocjonalne. Opisał swoją historię rodzinną i przyznam szczerze, spotkał się z takim dość specyficzną odpowiedzią Donalda Tuska. Ja już nawet nie chcę mówić tych takich bardzo nieprzyjemnych, nie chcę cytować tych bardzo nieprzyjemnych zwrotów wobec tego człowieka, które tam wtedy padły z ust lidera Platformy Obywatelskiej, ale bardziej chciałabym was zapytać, poprosić o komentarz do tego sposobu myślenia, który Donald Tusk zaprezentował, bo powiedział mniej więcej tak. Ci, co z PiS-u chcą te reparacje, to są jacyś frajerzy, latają po świecie, szum robią i w zasadzie nic z tego nie będzie. A tak naprawdę reparacje to my dostajemy, bo weszliśmy do Unii Europejskiej i w funduszach unijnych, tych euro, które do Polski napływają, są przecież przede wszystkim, znaczy inaczej, w dużej mierze niemieckie pieniądze, czyli Niemcy nam płacą. I Donald Tusk mówi, że na przykład takie KPO, no to jak reparacje, przynajmniej substytut reparacji. Jak Marian Kowalski patrzy na to wystąpienie, bo jako żywo, mniej więcej kilka miesięcy temu, gdy ten temat reparacji był bardzo głośny, to dokładnie o tym mówili Niemcy. Ja się wcale nie dziwię, że Donald Tusk w bardzo arogancki sposób, tak z buta potraktował takiego uczestnika spotkania, który nie był z listy platformerskiej. I tutaj konsekwencja od ponad 30 lat przecież to, że koledzy Donalda Tuska stoją na straży portfela berlińskiego, a nie warszawskiego, to nic nowego. Przypomnę, że gdy Jan Krzysztof Bielecki, kolega partyjny Tuska, był premierem, no to wtedy dochodziło do zjednoczenia Niemiec i polska strona żadnych warunków wówczas nie przedstawiała. Przypomnę, minister Skubiszewski, też umoczony w agenturalność, klepnął co trzeba. Rzecz jasna, Polska nie była tutaj, nie miała nic do gadania, jakiegoś tam nie mogło utrudnić zjednoczenia Niemiec, chociaż nie wiem, czemu Polacy się z tego cieszyli, ale mogliśmy jakieś warunki tutaj postawić, prawda, że kwestia odszkodowań za wojnę, przypomnę, to było 30 lat temu, teraz jest za późno, wtedy jeszcze nie było za późno, no ale Niemcy założyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, czyli partię Tuska, Lewandowskiego i premiera Bieleckiego, no to jak można było swoim dobroczyńcom, promotorom politycznym psuć krew? I to jest konsekwencja, że Donald Tusk, no nawet takie gesty jak podniesienie wieku emerytalnego, no to raz, że nie miał pieniędzy dla emerytów, a dwa, że chciał jednak utrzymać wysokie bezrobocie wśród młodych, żeby pojechali do pracy, także do Niemiec. Także to wszystko było konsekwentne działanie i bardzo bym się zdziwił, gdyby Donald Tusk zmienił opcję, a że tutaj twierdzi, że to te pieniądze, prawda? Jeszcze niech powie, że to, że Niemcy nam nastawiali swoich hipermarketów, niszcząc polski handel, to też przejaw tych odszkodowań. No to wiadomo, że to jest wszystko tylko na użytek własnych wyznawców, a zwykli Polacy zdają sobie sprawę z tego, że Donald Tusk będzie realizował zupełnie inne interesy narodowe niż polskie. Paweł Piekarczyk. Pawle, jak ty na to patrzysz? Bo ja przyznam szczerze, że na mnie mimo wszystko, akurat w tej sprawie, bo to jest taka sprawa, która w Polsce jakby przełamuje nawet te dramatyczne podziały polityczne, bo to nie jest tak, że wyborcy Platformy Obywatelskiej w większości nie chcą reparacji. Nie, oni w dużej mierze również chcą. I Donald Tusk, który jak jest echo argumentów niemieckich antyreparacjom, antyodszkodowaniom dla Polski sprzed kilku miesięcy. No przyznam się, że to jednak robi wrażenie. Ja bym się po pierwsze nie prześlizgiwał nad formą, w której Donald Tusk dokonał tej wypowiedzi, bo nie możecie państwo mieć wątpliwości, jeżeli każdy z was nie włoży odpowiedniej ciężkiej pracy w to, żeby nie dopuścić go do przejęcia władzy, to wszyscy będziecie w ten sposób i w tej formie traktowani przez władze publiczne. Będziecie traktowani jako tak podludzie właśnie, bo to stamtąd... A panu z jakiej paki się należy, tak?
Teraz powiem, dlaczego, z jakiej paki mnie się należą reparacje. Otóż Niemcy w 1943 roku, 29 maja, zamordowali mojego dziadka. Wcześniej od 9 maja go torturując na Pawiaku. Był oficerem AK. I został zamordowany, mówi się, że w ruinach getta. Najprawdopodobniej był to wykluczony z pamięci obóz koncentracyjny, Koncentrationslager Warschau. I tam został spalony w krematorium, które tam istniało. Natomiast i potem przez całe życie, po pierwsze, nie miałem fajnego dziadka i bardzo wielu moich kolegów z klasy, ja akurat na Muranowie chodziłem do szkoły, czyli na terenie dawnego getta, też nie miało dziadków. I to jest powód do tego, że jakby Niemcy są mi coś winni, a do tego jest tak, że to, co Niemcy tu zrabowali oraz stworzenie różnicy pomiędzy polską biedą a tym niemieckim zrabowanym dostatkiem, to były takie powody, dla których oni są dużo bogatsi i jakby oni we wszawy sposób do tego bogactwa doszli. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Te reparacje są również potrzebne do przywrócenia porządku moralnego. To znaczy honor Niemiec i Niemców, państwa niemieckiego i każdego z Niemców jest w tym, żeby ponieść odpowiedzialność, żeby przyjąć jakby odpowiedzialność tym materialną za zbrodnie, których dokonali. I to, z czym mamy do czynienia w wykonaniu Tuska, to, z czym mamy do czynienia w wykonaniu tych wszystkich jakby antyreparacjonistów, to jest taki, powiedziałbym, najbardziej możliwe, znaczy najbardziej ruskie z możliwych podejście do tej kwestii, to znaczy sprowadzenie jej do kwestii ekonomicznej i sprowadzenie jej do kwestii pieniędzy. To jest coś tak obrzydliwego, to jest coś tak, ja bym powiedział, nikczemnego, że to się w ogóle nie mieści w głowie i warto o tym pamiętać, warto to wspominać. Bo to nie chodzi o to, że oni przyjdą, zapłacą i będzie w ogóle wszystko w porządku. Tu nie chodzi o to, tu chodzi o uznanie pewnego porządku rzeczy. Tu chodzi o uznanie tego, że dobro to jest dobro, a zło to jest zło. I to jakby jak dziecko w przedszkolu może powie, że jakby będzie się cieszyć, że kolega został ukarany za to, że on przeskrobał, to nie jest dobry sposób na wychowywanie tego dziecka, jeżeli mu się to puści płazem. I dokładnie to samo dzieje się wśród ludzi dorosłych, tylko jakby ludzie dorośli troszeczkę lepiej udają, że im to nie szkodzi. I w związku z tym to jest ten problem, że jakby Donald Tusk tutaj nie tylko staje po stronie Niemiec, ale on staje po stronie straszliwie wszawego rozumienia tych spraw. Takiego właśnie. Nie, no ale wiesz, to jest, ja mam wrażenie, jakieś gigantyczne zakłamanie i o tym jeszcze dosłownie dwa zdania Marian Kowalski, bo bez względu na to, jak oceniamy w tym momencie sytuację w Unii Europejskiej, to jednak wejście Polski do Unii Europejskiej, ono oczywiście dało Polsce duże korzyści, ale to nie jest tak, że my, przepraszam, zostaliśmy tam przyjęci charytatywnie jako taki człowiek czy państwo potrzebujące pomocy i wszyscy nam coś przynieśli i coś nam dali. No to jest tak, że wszyscy też czerpali, a Niemcy w sposób szczególny, korzyści z naszego wejścia do Unii, że no, na tym polega ta wspólnota i w gruncie rzeczy pokazywanie obecności polskiej w Unii jako łaskę ze strony na przykład Niemiec i za co powinniśmy być wdzięczni i już nie domagać się odszkodowań, no jest jakimś takim bardzo upokarzającym dla państwa polskiego, dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej myśleniem. No, pani redaktor, ja nigdy nie byłem zwolennikiem Unii Europejskiej, a zwłaszcza udziału Polski w tym projekcie. Widzą państwo, że establishment tamtejszy nie kryje tego, że polska konstytucja dla nich nic nie znaczy, że jak będzie okazja, to pozbawią nas waluty, a najchętniej pozbawią nas własnego państwa. No to proszę mi powiedzieć, gdzie tu są korzyści. To, że potrafią jakieś środki rzucić finansowe na budowę dróg, to wcale nie jest powiedziane, że oni też z tych dobrodziejstw nie korzystają, przyjeżdżając do Polski tankować benzynę tańszą niż u siebie. Także tu nie było akcja charytatywna. Tak, w przypadku zbrodni, przestępstwa, wypowiedzenie wojny i prowadzenie, znaczy nie wypowiedzenie wojny, tylko atak. Napaść. Niemcy nie wypowiedzieli.
Tak, przecież oni dokonali przestępstwa, w nocy zaatakowali, mordowali i rabowali. To, gdyby to zrobił człowiek człowiekowi, to wiemy, jaka to jest kategoria. A odszkodowanie finansowe to jest w takich sytuacjach najmniej dotkliwe. Idzie się do więzienia, prawda, albo i kara śmierci powinna być, gdy chodzi o ludzi. No wiadomo, że nie możemy zlikwidować państwa niemieckiego. Chociaż jak mówię, niepotrzebnie Polacy się radowali ze zjednoczenia Niemiec, to było wiadomo, że Niemcy na tym nie poprzestaną. Niepotrzebnie się radowali z takiego głupiego, naiwnego wchodzenia do Unii na żadnych warunkach. Teraz się okazuje, że i lasy nam zabiorą. Po kolei będą nam odbierać rzeki, lasy i tak dalej. Handel odebrali już dawno. Także odzyskajmy wreszcie rozsądek. To nie jest żadna działalność charytatywna, tylko założone sidła na Polaków i uważam, że powinniśmy tutaj, że tak powiem, no, w dalsze sidła nie włazić. I to już czas takiego gadania, że to korzystamy i to fajnie, bo jeździmy bez paszportu. No to zdajmy sobie sprawę z tego, że możemy stracić państwo polskie tylko w wyniku rozmaitych szacherków, macherków, których uczestnikiem, animatorem na terenie Polski jest Tusk i jego ekipa. I tutaj musimy postawić kropkę. Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję, ale gorąco zachęcam. Proszę z Republiką oczywiście pozostać. Do zobaczenia.